Hej, siema wszystkim, tu Camrus. Dzisiaj gramy w Hearthstone i zagramy jeszcze raz rankingowe gry moim priestem. Z racji tego, że wbiłem 10 ranking, więc gry powinny być na dość wysokim poziomie, myślę. Na pewno na wyższym niż poprzednio. Oraz z racji tego, że mi się po prostu nie chce areny zagrać. Jest za późno w nocy. Jest za późno w ogóle. Więc pograjmy sobie priestem z 2-3 gieryki i nagrajmy to. Jej. Okej. Powinienem się zabrać też za nagranie amnezji. Ale chłe. Życie. Dobra, niech mi wyszuka przeciwnika i chyba coś nam wyszukało, bo nie ma opcji powrót. Tylko gra mi niesamowicie ścina. Wybaczcie tą. Dobra. Jest w końcu przeciwnik warty uwagi. Co mi tak piszczy? Anduin versus Rexxar. Krzesło. Rexxar! Belcher jest spoko, ale nie w tym momencie, gdy nie mamy niczego do wyłożenia o niższym koszcie. Dobra, Pyromancer, Shield oraz monetka. Bardzo ładny start. Znając stwory Paladyna. Sztymendo, zasrana. On sobie go nastakuje. Wrzućmy kleryka. Będziemy mogli wtedy zadać jedno obrażenie temu typowi. Czy... albo rozwalimy po prostu leper gnoma. Aż chwilę, czy muszę? Chwila, co to jest? To jest mój dysk przenośny. Odłączyłem. Dobra, to nie było krzesło. Co powinniśmy tutaj zrobić? Rozwalić? Ale nie mogę go zostawić na polu. Dobra. Osobiście uważam, że ustawimy jego. Użyjemy monetki. Damy jej tarczę. Poświęcając Pyromancera. I zabijemy tego typa. Jeżeli on mi nie zabije kleryka, będę miał dobór kart. To jest ryzykowne strasznie, ale myślę, że warte. Nieważne. Ale jeżeli jeden atak kleryk wciągnął z tej broni, to myślę, że to było zdecydowanie worth it. Ta broń zdecydowanie by się bardziej przydała do rozwalenia, nie wiem, takiej Auchenai. O, doszedł nam Circle. To jest bardzo ciekawe połączenie z Auchenai, gdyż dajemy 4 aue obrażenia. Auchenai nam przeżyje. Czy to jest Freezing Trap? Prawdopodobnie tak. Dla pewności Freezing Trap. Dobra, trudno. Aha, ta broń, tak zapomniałem o tym. Dobra, wrzućmy Auchenai. Zadajmy to, że go rozwalimy. Jeżeli on się pozbędzie Auchana i mam jeszcze jedną w razie AOE, ale już tą zatrzymamy, gdyby się rozsypał z minionami. Okej, okay, zobaczmy kogo. Dzik. To mnie nie cieszy akurat. Mnie bardzo nie cieszy. Dobra. Prawdopodobnie dzik się poświęci i Bow, albo po prostu zaatakuje we mnie. Wtedy ja będę mieć... no... nie. Nie wierzę, żeby ona została przy życiu. On wie, że będę mógł użyć heala, żeby zabić mu nocika. Heszkówkuje. 7 obrażeń. We mnie? Czy rozwalono Auchenai? Ale rozwali Auchenai, to jest pewne. We mnie? O, gościu. To było zdecydowanie nieopłacalne dla ciebie. To było zdecydowanie nieopłacalne dla ciebie. On wie, że ja się nie mogę leczyć w tym momencie. Mimo tego. To jest bardzo ciekawe i będziemy mogli to rzucić w następnej turze. Jeżeli on coś wystawi, użyjemy Circle of Healing, żeby się jej pozbyć, żeby móc się leczyć, myślę. Wcześniej atakując nią. I rzucimy hienę. O, to jest bardzo ładne połączenie. Muszę się leczyć, jakby nie patrzeć. Się robi niebezpiecznie. Okej. Okay. Hopsa. Strzyszczony stół. I duży stwór. Pięknie. Najlepsze jest to, że jak mi go rozwali, pojawiają się dwie hieny, które, z których też będzie użytek. Więc jest pięknie.
Na samej turze używamy Animal Companion. Serio? Unleash the Hound? Czemu? Mogę użyć nowy i po prostu... Nie wiem... Rozwalić to. Najpierw zaatakuję go. Użyję nowy. Nie uleczę się. Wystawię kleryka. Nie jest to snipeshot. Jeżeli będzie kolejny freezing trap, no cóż, kleryk mi wróci do łapy. Nie może użyć broni, bo się pozbędzie. Chwila. A, okej. Okay. Wciąż nie rozumiem, czemu użył wtedy... Że ta karta musiała mu teraz podejść. Ale wciąż nie rozumiem, czemu użył Unleash the Hound w tamtym momencie. Czemu? Dla jednych obrażeń? To... To nie było opłacalne w żadnym wypadku. Nie mogę znaleźć powodu. O, straci... Jednak to jest freezing trap. Poświęcił broń, żeby mi sfrizować tego typa. Dobra. Niech mi wróci. O, powinienem najpierw się uleczyć. Zjebałem. I to konkretnie. Nie będę jej teraz niszczyć sobie. Z racji tego, iż ochwel. To nie jest dobre z mojej strony. Powinienem się uleczyć. Przejebane. Tak w dużym skrócie. On mnie zaraszuje. Czyli ja mogę się uleczyć mimo tego. Dobra. Powiedzmy, że jeszcze jest okej. Okay. Więc tak. Muszę ją zniszczyć. Wystawienie tego pająka było tym pomysłem w jego przypadku. Dobra. Lepiej to mnie wszystko tutaj. Cóż, nie mam nic do roboty. 6 życia jest teraz mi w stanie zadać, no chyba, że mu podeszło coś z obrażeniami. Czy używa jakiejś karty? Błagam, nie obrażenia. Albo nie... Oho. Okej. A więc w następnej turze wygrywam, jeżeli mnie teraz nie zabije. Teraz, jeżeli mu podeszło jakiekolwiek obrażenie, przegrałem. RNG! Okej, może mu coś podejść? A, Boże, czemu nie użyłeś tego wcześniej? Niestety. A! Bo teraz mu podeszło, dlatego! Niestety, no peszek. Podeszła mu karta, która mnie zabiła. Życie, nic nie poradzimy. Na szczęście mam jeszcze 10 rangę. Nie ma co rozpaczać i jeszcze nie spadliśmy z niej. Tak, mam 10? Mam 10 bez gwiazdek. Było blisko, no cóż, jedna tura, nie? W tą czy w tą. Życie, karcianka. Taki urok tej gry. Więc wyszukajmy kolejnego przeciwnika. I mam, miejmy nadzieję, że tym razem nie przegrałem przez jedną turę. Trzeba się przyzwyczajać. Raz my, raz przeciwnik. Prawda, gdybym zniszczył Aucha najwcześniej... Nie, nie przeżyłbym. Nie. Jest bez różnicy. O! Ta karta jest spoko na trzecią turę. To jest pewnie Zulok, jak zawsze. O, Auchanaj, czyli potrzebujemy Circle of Healing. I mamy... ten. Kleryka na pierwszej turze. To jest duży plus przeciwko Zulokowi. Chyba, że będzie miał Impa 3-2. Z trzema obrażeniami w jego. W tym przypadku nie będzie to fajne. Ale chwała. Jeżeli nie ma tego impa, w takim razie kleryk może być przydatny. Bo nie wystawi na przykład leper gnoma. Czy może wystawi lepera, ale wtedy ja będę mieć draw. A, jednak nie ma impa. Niestety nie mam nic o koszcie dwóch many. Nawet bym rzucił Pyro. Po prostu, żeby mieć stwora na polu gry. O! Ej, to jest chyba handlock. Ludzie, to jest handlock. O, panie. Trzeba go zaraszować jak najszybciej. Jazda.
Faster! Jeżeli to jest handlock, trzeba niesamowicie szybko rushować niego. Nie mam. On ma monetkę, czyli może teraz zostawić Twilight. Ma Twilight Drake. Tak, to jest Twilight Drake. To jest handlock. Okej. Okay. Ale to też podejrzewam, że to jest handlock wciąż. Chcę zużyć każdą manę, jaką mam możliwość. W sensie. Jakbym użył Dark Kultysty czy coś, to następnej turze bym mógł użyć Ring for Sera i leczenia, ale co mi dało leczenie? W tym momencie nic. I co, Silence? Nie, pewnie w następnej turze, teraz nie ma sensu silencować. Dobra. Trzeba... Hej! Chcę jak najbardziej go zraszować, żeby nie miał doboru. Mógłbym rozwalić tego typa, ale wiem... W sumie Mountain Gianty... Dobra, stawiam na rush. Jeżeli go silencuję, będzie mi mógł rozwalić tego typa. Wtedy no leczenie zniszczy go. Dokładnie, jeżeli zaatakuje mi ją... Cóż, potrzebuję jakiegoś... Okej, ma jakiegoś spela w takim razie. Mortal Coin, mogłem się tego spodziewać. Ja na szczęście mam holinowe. Więc pozbędziemy się ich dwóch. Soulfire, auć! Mountain Giant, okej. Okay. Nie Mountain Giant, tylko... Molten. Jeśli chodzi o życie, obawiam się Molten Gianta. Co mam do wyboru? Dark Kultystę? Bądź Tad Steel? Nie opłaca mi się. Zdecydowanie mi się nie opłaca. On nie będzie miał jak się wyleczyć, no chyba, że będzie mieć, jakoś nazywa, Earthen Ring Forcer. Prawdopodobnie ma to w talii. Kogo może mieć? Aleksandrę, Alekstrasze, Alekstrazę, Twilight Drake, okej. Wysypmy się. Trzeba zadawać obrażenia! Prawdopodobnie on zmieni ich zaraz w tanków. I to mnie boli. Wtedy... co możemy zrobić? Tad Steel plus Holy Nova. I to zada nam... To zada raz, dwa, trzy obrażenia. Nie, cztery. A więc, wpierw zaatakuję ciebie. Cutscene. O, ciekawie. Holy Nova. W ten sposób uleczymy Pyro. I Pyro przeżyje. I Hurdur. No i tyle. Na pewno nie będę poświęcać Pyro za tego slajma. To jest zdecydowanie zły pomysł. Ale on ma 7 życia i to jest dobre. Zaczynam jedna Holy Nova. Holy Fire. Jakakolwiek bita za 2. Chociażby z Auchenai. GG. Jesteśmy na całkiem dobrej pozycji, mamy 30 życia dodatkowo. Shadow Flame. Okej. Okay. No w tym... Well. Circle of Healing, dobra. Circle of Healing, najpierw na pewno Twilight Drake, jakie mamy z niego profity. I w sumie wezmę Blade Mastera, nie będę marnować Circle of Healing, bo może mi się przydać potem. A i tak nie mam co zrobić z tymi dwoma manami. Dwoma punktami many, więc po prostu uleczmy go normalnie. Soulfire go nie zabije. Co go może zabić? Ten typ, co discarduje dwie karty. Ale spoko. Jeżeli użyje tego typu... Nie, on ginie. Jeżeli nie wstawi jakiegoś tamta, to ginie. Rush! Bardzo dobra rzecz przeciwko handlockowi. Alekstrasza. Hurdur. Dobra. On będzie i tak niszczyć moje stwory. Więc nie ma sensu rozwalić Alekstrasza. Ona sama się zrani atakując. Chyba, że użyje Shadow Flame'u. Wcześniej atakując mnie po twarzy. Ale to... Będzie bolesne. Ale well. Molten Gianta raczej szybko nie użyjemy. Twilight Drake. I tam ci kleci. Nie? Siphon Soul. Okej. Okay. O,
Tadstil, daj mi coś ciekawego. Błagam cię, Tadstil. Bum! You face Jaraxxus! You face Jaraxxus! And the Lord of the Burning, Burning Legion. Ogólnie będzie taktyka taka, że wrzucamy tego za zero, Shadow Flame. No, a potem następnie jest, że Lord of Jaraxxusa. You face Jaraxxus! You face Jaraxxus! I like this. I like that. Ale patrzcie, jakie piękne karty nam podeszły. No dobra, to leci tu. To leci we mnie. Tu Jaraxxusa mógłby... Okej, okay. My shield for Argus. O, nie będę... A nie, jest zraniona. Siphon Sword, serio. Czy tym będę? Pytanie, czy będę użyć komba. Czy on nie zabije w następnej turze? 9, 14, 16. Uuu. Well fuck. Może nam to się nie udać. Na pewno się uleczę, ale jeżeli ma cokolwiek, co mi zada dwa obrażenia więcej, na przykład kolejnego Argusa, to przegra. Nie, chwila, co ja pierdolę. Co ja będę ryzykować? Po prostu strzeliśmy stół. Nie ogarnąłem, że... Nieważne. Morten Giant. Ło, panie, are you fucking serious? Shut up. Licz na podejście. Już nie ma czym się leczyć. Co mi może podejść? Death? Auchenheim mi nic nie da. Bo już zmarnowałem jeden Circle of Healing. Aha. Czekaj, jedna karta mnie może jeszcze uratować. Oprócz Holy Fire'u może być Mind Control. Przejmę po prostu typa. On nie ma Siphon Soul'ów, już mi się go nie pozbędzie. I to będzie, no... Silence'em by mógł jeszcze ominąć. Bo on zmarnował tylko jedną słówkę, jeśli dobrze pamiętam. Więc czy zaraz Siphon Soul poszedł? Dobra, zobaczymy, co podejdzie. Wow. God damn it. Przegrałem. Auchenheim by mnie wyratowała, gdybym miał i jedno. Kurde. Niestety. Straciłem 10 rangę. Dlaczemu? Dobra, więc do końca tego odcinka postaramy się wbić 10 aurę. Aurę, co ja gadam? Aurę? Rangę z powrotem. Jestem śpiący, ale jeszcze muszę amnezję nagrać. Oj, w końcu kiedyś trzeba. Dobra, trudno. Worthy opponent. Mam nadzieję, że nie na tyle worthy, żeby go nie pokonać. Okej, okay, złoty Gul'dan. To mi się nie podoba. Serio, nie wiem, czy to Handlock, czy to jest Zulok. Dobra. W obu przypadkach... Oj, wiesz, ryzykuję. RNG. Jesteś szmatą RNG. Nie lubię cię. Dobra. Auchenheim na początek, bo nastawiam się na Zuloka. Zuloki są w modzie. O! Okej! Dzięki! Nie wiem, czy to ci się opłacało, ale dzięki! Teraz problem z tym, że nie masz żadnego spora za 3. Może podejdzie. Mam ich całkiem sporo w sumie. Ale jak nie, to za Tyl. Albo zaatakujemy i się uleczymy. I dobierzemy dwie karty. To jest... Nie. 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 Dark Kultysta. Zdecydowanie dużo lepszy na Zuloka. Masz 4 życia. I jeżeli użyję teraz... Jak to się nazywa? Soulfire? Tak, Soulfire. Ona dostanie 3 życia. Będzie dużo drogu.
A my to lubimy. Jeja. Teraz mam 4 many, więc jeżeli wrzuci coś silniejszego, mogę przejąć Hunted Creepera. Okej. Szlak. Dobra. Więc tak, rozwalimy go, dostaniemy 2 minionki, rozwalimy jego. Trzeba mieć kontrolę stołu przeciwko Zulokowi zdecydowanie. On ma 4 życia. Powiedzmy, że jest ok. 4 życia to całkiem sporo na Zuloka. No zawsze mam jakieś stwory na stole, nie? Okej. Mam to. Mam to, więc jak rozwalę... Muszę to mieć też na polu gry. Nie wyrzucę Auchana, bo nam się przyda. Nie atakuję go. Nie pozwolę mu przyzwać tego typa w jego turze. Gdybym zaatakował za jeden, on by się poświęcił na Auchanai i wtedy by przyzwał tamtego typa z hejstem bez kosztu discardu 2 kart. Jak rozwalę w swojej turze, mogę Shadow Wardować defem. W sumie to jest jedyna karta, którą mogę użyć na Zuloka. tego. Tak. Nie, w sumie nie. W sumie tak. Może być. O, Dulok. Ona zginie. Ale trudno. Dawaj tego typa. Whatever. Ona mi tak zginie. Ty obrywasz za 2. A wrzuć za ciebie. Gdyż on cię nie rozwali. A nawet jeśli, to i tak będzie fokusować Auchenaj zdecydowanie. Ona zginie od golema. Golem też zginie. Pojawi się jego gorsza wersja. Ha, kolejny golem. Chłe. A więc tak, on zginie. Walniemy tego golema. Strzelimy nową, dobierzemy ci krem kartę. Jej. I poświęcimy pajączka za, z typa 2-1. Chociaż... Nie. Tak jest spoko opcja. Bum. Bardzo przyjemny draw, biorąc pod uwagę Pyromancera. Papa. Hurdur. Lepiej mieć go na polu gry. Będziemy mogli używać na przykład Power Shield, dobierzemy kartę. Pod leczeniem się dobierzemy kartę. Prawdopodobnie wezmę Tatsiliego pod leczenie. Dokładnie. O, zero! O, czemu nie mam monetki? Dobra, Tatsil. Ho, ho, ho! Hej, Macarena! Okej. Okay. W następnej turze mamy 2 typów 4x4. To będzie dużo lepsze niż Zera. Zdecydowanie. Chociaż. Okej. Okay. Dobra, nie zrobimy tego. Ale pomysł był spoko, nie? Mogę rzucić Zerę. Nie zabiję mi jej. Mogę mu rozwalić te stwory. Czy rozwalić? Czy dam radę? Zera! Drogą kart nie potrzebujemy, mam wystarczająco. Zera! O, Zera Awaken! Najlepsza karta, którą możemy dostać przeciwko Zulokowi. 10 obrażeń. Pff, w niego. Dobra. O ile nie lubię Zuloków. Nie ma problemu! Nie ma najmniejszego problemu, mordo kochana. O, wali w niego! Bardzo cię ładnie proszę. Zrób to. Najlepsze jest to, że jeszcze rozwalę swoje jajeczko. Sorry. A, i Zera jeszcze nie oberwie. PUM! GG! Dobra, jeszcze jedna wygrana i wracamy na 10 level.
ranking nie level, ale oj tam, czepiacie się szczegółów. September, dobra, 10 dni do końca tego septemberu. Przyznam, że jak to się zwie, tył kart, no, tył kart za ostatni sezon był naprawdę ładny. Czy jest naprawdę ładny? Ten niebieski, nie? Wciąż się używam Naxxramasu, żeby przyszpanować, że skończyłem Naxxramas. Ale mimo tego, te niebieskie jest naprawdę cute, że tak powiem. Prawdopodobnie będę go używać w następnej... mag. Nie wiem, jak grać przeciwko magom, wiecie co? Stawię sobie pik na 3. Przeciwko magom moja talia jest zawsze za wolna i to mnie boli, bo one rzucają Wyrma i inne gówna. O! Dobra, lubię to! Ja ją rzucę. Ponieważ podrani jego. Tak! To będzie piękne! Ogarnijcie ten moment. On powiedzmy mnie zignoruje. Nie, zostawi. Aj, szkoda. Gdyby mi nie zostawił jej, zaatakowałbym Blade Master. Jeszcze bym podlecił tego kleryka i jego Blade Mastera. 3 drowy. Pięknie. Mimo tego, no cóż. Życie. Mam 4-7 w trzeciej turze. Milutko. Jeszcze mamy Circle of Healing i Auchenite. To też jest bardzo miłym kombosem. Spróbujemy go zostawić jak najbardziej przy życiu. Nie może użyć Fireballu teraz. Nie da rady. Nie ma many. Nie ma monetki. Co może zrobić? Secret. Nie wiem co to jest. Pewra... Jeżeli kopiowanie stworów... Zobaczymy. Może być Counterspell. Zobaczmy. Nie. Już jest odporny na Fireballa. Więc jest okej. Okay. What the fuck, Nvidia? Spieprzaj. Reklamuje się na moich filmach. Nie zapłaciłem. To jest pewnie Vaporize, więc skupimy się na czyszczeniu stołu. Nie chcę, żeby miała sekret jak na... Nie chcę, żeby miała szybko sekretu. Chwila. Dobra. Jeżeli ma Fireball, szczyści mi Blade Mastera, ale przewaga kart zdecydowanie na moją korzyść. Nie chcę używać Circle of Healing. Zdecydowanie mi się przyda za Ohanai. Dobra, zobaczymy. Nie stać ją na Fireblasta i Fireballa. Okej. Okay. Czy ma jakiś spell za jeden? Nie ma spellu za jeden. To jest bardzo... Może mieć kopiowanie stwora. Jup! Zabierzemy sobie kartę. O, mogliśmy dobrać jeszcze jedną, ale nie. Dobra. Ona walnie ją, prawdopodobnie. Wtedy pszczu. Albo pszczu. Grunt, żeby je zbić życie do 4, nie? Karta ma i tak wystarczająco dużo, nie obawiam się. Ona będzie wyraszać we mnie? Z tego co widzę, to tak. Można to skontrolować w bardzo prosty sposób. Już mi nie skotuje stwora, więc whatever. Whatever! It's too late. Poświęcisz go? Lodep. Nie stać mnie. Złota buzia. Czego ty oczekujesz? Dobra. Co by tu można było zrobić? Może być Vaporize. Czego bym nie chciał? Kopiowanie stwora? Nie? Dobra, pozbądźmy się go. Dobra, na tej zasadzie. Dwa razy low tap. Nie spodziewałem się duplicate'u. Spodziewałem się Vaporize'a. Dlatego chciałem użyć slime'a w następnej turze, żeby zwaporizować. Bo musi spodziewać jeszcze Counterspell'a. No dobra. Dobra, możemy go rozwalić, co nie jest taki problem, nie? That's not the problem. O, Auchenai, milutko, dobra, ty giniesz. W następnej turze będzie kolejny. Ale cóż, rushujemy przez ten czas. Robimy heavy damage. Heavy damage! I można zrobić Auchenai i Circle of Healing combo, nawet jeżeli rzuci Loa Teba, czy jakoś to nazywa, jakoś nazywa dokładnie.
Low temp. Not good! Not good! Dobra. Ein. O! To jest dobra karta! Chciałabyś fireballować? Chciałabyś fireballować? Jaka szkoda! Nie możesz go stargetować! Hej, hej! Sorry! Ale to jest dobra karta przeciwko magowi. Przeciwko dużej ilości dobrych kart. Low tip? Alek straża. Hurdur. Kolejny hurdur. Dobra, raczej Holinowa nam się niezbyt przyda, więc... Znaczy, Holify... Nie. Nie chcę, żeby on stracił życie, bo jest... Spoko opcją. Ej, chwila. Zróbmy tak. Chcę go zaraszować. Ją zaraszować. Czy ona mnie będzie mogła teraz zabić? Co nie będzie mnie mogła zabić? Ze spelami. Mogłem scholifierować i go zaatak... Nie, to bym stracił stwora. Nie. Gdyby chciała mnie zabić, by nie rzucała na pewno tego typa. Czuczuć. A, okej. Okay. Muszę się uleczyć. Na pewno się muszę uleczyć. Mogę trafić na counterspell w tym momencie. Nie, nie chcę trafić na counterspell. Ale muszę ją zranić. Zobaczymy. Vaporize? Ice Barrier. O, jak myło. Dobra. Na pewno się musimy podleczyć, mamy za mało życia. Jakiegoś stwora. Żeby zabić! Co prawda nie mogę tego typa leczyć, bo jest odporny również na moje specjale. Ale, Holinowa. Myślałem nad rzucaniem Zery, ale nie. Ona by mnie mogła zabić spelami. Zdecydowanie nope. Poda Lich King! Muszę to sklirować. Jak mi się opłaca. Używając Holi... Dam radę. W sumie bez różnicy jak to zrobię, nie? Dobra. Hopa. Hopa. Dobrze, że już wstawiłem Pyro. Jeżeli wyrzucie jakiegoś stwora, Sludge Bolter plus Dark Cult jest plus heal. No bo trzeba się healować. W sumie mam 20 życia, więc jesteśmy już w bezpiecznej sytuacji, jakby nie patrzeć. Nie oszukujmy się. Dobra, chcę nas bardziej rushować. Więc nie sądzę, żebyśmy byli w tej bezpiecznej sytuacji. Ona ma Pyroblasta. Czy Pyroblast? Nie, jak to się nazywało. Dobra, zróbmy bezpieczną wersję. Nie mamy wyboru. Hopa i hopa. Idealnie na 10 many. Ha. Zer... W ogóle Zera ma zwykłe ramię, widzicie? Ma skrzydło smoka i zwykłe ramię. Znaczy ona jest aspektem, który się potrafi zmieniać w elfkę i w cokolwiek inny, i w smoka bodajże. Okej. Okay. Ona ma... Ja mam przejebane, jeżeli to nie walnie wszystko w stwory. Mam przejebane. Proszę... Kuźwa. Dobra. Liczmy na to, że nie ma... tego przesranego spelu. I'm sorry. God damn it! Szlak mnie trafi. 1 HP. Ty farcie. Szlak. Hej, ja teraz przerwa na reklamy, a właściwie zakończymy dzisiejszy odcinek, gdyż materiał jest powyżej godziny z tych gierek Priestem i stwierdziłem, no myślę, że lepiej wrzucić 2 odcinki po 35 minut tak na oko, niż 1 odcinek po godzinie, nie? Zdecydowanie wam by się nie chciało oglądać tego, a ja będę mieć więcej filmików do wrzucenia na YouTube'a. Więc dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, odwdzięczcie się łapką w górę, będę bardzo wdzięczny.
Jeżeli jeszcze mnie nie zasubskrybowaliście, bardzo zachęcam. A dlaczego? A dlatego, że będziecie mieli na bieżąco najnowsze odcinki z tej, jak i również z innych serii. Trzymajcie się, dziękuję wszystkim za oglądanie, pa pa!